tym filmie będziemy chcieli przybliżyć pierwiastek kwadratowy z 45 do części setnych. Spróbujmy to zrobić bez użycia kalkulatora. Możemy go nie mieć przy sobie, a kartka i długopis pewnie znajdą się zawsze. Z kalkulatorem poza tym sprawa byłaby bardzo prosta. Zatem pierwiastek kwadratowy z 45, inaczej pierwiastek drugiego stopnia z 45. 45 nie jest kwadratem żadnej liczby całkowitej, w takim razie no nie obliczymy tego w prosty sposób. Zastanówmy się w takim razie, między jakimi innymi pierwiastkami, które szybko obliczymy, leży nasz pierwiastek. Na pewno między pierwiastkiem z 49, tak, 45 jest większe niż 49, pierwiastek z 49 łatwo wyliczymy. I jest to mniejsze niż pierwiastek z 36, który też łatwo wyliczymy. Pierwiastek z 36 jest to 6, pierwiastek z 49 – 7. Czyli wiemy, że wartość naszego pierwiastka będzie leżała między liczbą 6 a 7. Zwróćmy uwagę, że 36 jest mniejsze od 45 o 9, czyli tutaj między tymi liczbami podpierwiastkowymi mamy różnicę 9. A różnica między tymi skrajnymi liczbami to jest 13. 9 13. Dlaczego 9 13? Na pewno ten pierwiastek jest o 9 13 większy od tego pierwiastka. Możemy się zastanawiać, ile to jest 9 13. Policzmy. Zwykłe dzielenie pisemne. 9 podzielić na 13. 9 podzielić na 13, 0, przecinek, dopisujemy 0. 9 podzielić na 13, 13 zmieści się tutaj 6 razy, 6 razy 13, 78, 12, dopisujemy 0, 120 na 13, 9 razy zmieści się, 9 razy 13 to 117 i tak dalej, czyli mamy tutaj już części setne, możemy dalej nie robić, to jest w przybliżeniu 69 setnych i tak dalej. W takim razie będzie to na pewno więcej niż 69 setnych. W takim razie zastanówmy się, czy nasz pierwiastek to może 6,7, czyli 6,7. Policzmy to w takim razie. 6,7 razy 6,7. Podnieśmy do kwadratu 6,7 i zastanówmy się, ile to będzie. 7 razy 7, 49, 4 w pamięci, 6 razy 7, 42 i 4 w pamięci, 46. 6 razy 7, 42, ponownie 4 w pamięci, 6 razy 6, 36, 4 w pamięci, 40. Dodajemy 9 plus 0, 9, 6 plus 2, 8, 4 plus 0, 4, 0 plus 4, 4, czyli to jest 2 przecinki. Dwa miejsca po przecinku, 44,89. Troszkę za mało, potrzebujemy 45. Pamiętajmy, że przybliżamy do części setnych. Na razie tutaj strzeliliśmy sobie, ile to może być z części dziesiątych. W takim razie może nasz pierwiastek to jest 6,71. Nie pozostaje nic innego, jak policzyć. 6,71 razy 6,71. Czyli podnosimy do kwadratu. 1 razy 1, 1, 7, 6, tu jest prosta sprawa. 7, 7 razy 7, 49 i 4 w pamięci. 6 razy 7, 42 i 4 w pamięci, 46. 6 razy 1, 6, 6 razy 7, 42 i ponownie 4 w pamięci, 6 razy 6, 36, 4 w pamięci, 40. Dodajemy 1, 14, 1 w pamięci, 16, 22, 2 w pamięci, 10, 1 w pamięci, 5, 4, 4 miejsca po przecinku, 1, 2, 3, 4, tutaj stawiamy przecinek. W takim razie widzimy, że to będzie dobre przybliżenie, tak? W takim razie nasz pierwiastek z 45 leży pomiędzy takimi liczbami, czyli 6,71 i 6,7. To przybliżenie jest najlepsze, jakie możemy dostać, jeżeli chcemy tylko przybliżać do części setnych.